Pensje są przyznawane też w zależności od Twojego pochodzenia. Jako ktoś z Bangladeszu zarobisz bardzo mało, a ktoś ze Stanów zarobisz bardzo dużo i koniec. Dzień dobry, dzisiaj pogadamy sobie o rasizmie w Dubaju, bo jest to naprawdę duży problem w tym mieście, jak i w całych Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że jest tam bardzo mocna segregacja. Pewne zawody są tylko dla białych, albo prawie tylko dla białych, a pewne zawody są tylko i wyłącznie na przykład dla Hindusa, Pakistańczyka, Filipińczyka. Oczywiście te zawody tylko dla Hindusa to są te najgorsze zawody, jak się możecie łatwo domyślić, bo rasizm przeważnie w tą stronę działa, a te najlepsze zawody, kadra menedżerska, wyższe stanowiska w korporacjach, tam jest bardzo, ale to bardzo dużo ludzi białych. Jak pracowałem w liniach lotniczych, to cały ten zarząd, ta kadra menedżerska, to byli wszystko ludzie z Australii i z Wielkiej Brytanii przeważnie. Czasem był ktoś ze Stanów i do tego było to okraszone jakąś tam ilością Emiratczyków, bo oni też są oczywiście najbardziej wręcz preferowani. Bo w Emiratach, szczególnie emirackie firmy, tak jak ta linia lotnicza, chcą zatrudniać swoich i swoim pomagać. A ludzie, którzy pakowali bagaż i tak dalej, ci tacy najgorzej opłacani, to byli wszyscy praktycznie z Indii, Pakistanu, Bangladeszu, często z Filipin. Albo jak pójdziecie sobie na przykład do sklepu, do Zooma. Zoom to jest taki sklep jak u nas Żabka. Tam nigdy, ale to nigdy nie zobaczycie białej osoby. Nigdy, nigdy. Jakbyście mieszkali, nie wiem, w Wielkiej Brytanii, w Londynie, to oczywiście, że na tych gorzej płatnych pracach będzie więcej imigrantów, a mniej Brytyjczyków. Ale nie jest tak, że po prostu nigdy, ale to nigdy, przenigdy w sklepie na kasie nie będzie stał Brytyjczyk. Nie ma tak, bo różni są ludzie, różne mają wykształcenie i dlaczego Brytyjczyk nie mógłby tej pracy wykonywać, skoro jest takim samym człowiekiem jak ktoś z Indii, który mieszka w Londynie? Mógłby. I tak właśnie jest. Są różne proporcje, to jest naturalne. U nas też, jak się pójdzie, nie wiem, gdzieś, gdzie teraz jest to modne, na budowę, to jest dużo Ukraińców, a gdzieś w korporacji jest bardzo mało Ukraińców. Tak, ale nie jest to zrobione w taki sposób jak w Dubaju, gdzie pewne zawody są po prostu zarezerwowane tylko dla tych uznawanych za gorsze narodowości, dla tych uznawanych za zdolnych tylko do najgorszej pracy. Ja na przykład przez 7 lat życia w Dubaju nigdy nie widziałem Filipińczyka, który jest na wyższym stanowisku. Nigdy. Po prostu nie spotkałem się z czymś takim. Filipińczycy byli tylko i wyłącznie jakimiś asystentami dla kogoś na wyższym stanowisku. Pracowali w sklepach spożywczych lub, nie wiem, byli szoferami, jakimiś pomocnikami. I tyle. Nie było w ogóle takich ludzi na wyższych stanowiskach. Tak samo z Pakistańczykami i innymi biednymi narodowościami. Oczywiście jest też na przykład grupa Hindusów, którzy są miliarderami w Dubaju, więc to nie jest tak, że tacy ludzie nie istnieją. Ale trend jest bardzo, ale to bardzo widoczny ale to bardzo skorelowany po prostu z rasą, jakiej jesteś. I to nie da się tego ukryć. Mało tego, jak traktują ciebie ludzie na ulicy, jak mnie, jako białego człowieka, traktują wszyscy z szacunkiem, a później widzę, że ta sama osoba rozmawia z kimś, kto jest na przykład ciemniejszej karnacji, z Indii powiedzmy, i już nie okazuje mu żadnego szacunku. Ja mogę wszystko załatwić na luzie, każdy idzie mi na rękę, a przychodzi ktoś z Afryki na przykład, albo z Filipin, albo z Bangladeszu, Pakistanu i im już tak łatwo nie jest, bo nikt im nie chce iść na rękę. Nie są dla nich ludzie mili, uważają ich za gorszych po prostu. Policja tak samo. Ile razy miałem problemy z policją? Boże, ta policja wychodziła z siebie, żeby mi pomóc i żeby mi mandatów nie dawać. Zawsze to było związane z kręceniem czegoś, bo w Dubaju tak naprawdę na dobrą sprawę to kręcenie wszystkiego wszędzie powinno być nielegalne. Jest jakby nielegalne, ale jakoś tam się da z tego wymigać. Miałem nawet taką sytuację, że wypożyczyliśmy wtedy z bratem, był u mnie brat Lambo, czyli dostaliśmy je za darmo z wypożyczalni. I chciałem zrobić sobie zdjęcie, takie piękne, z mariną w tle. Zdjęcie nie do końca wyszło piękne, bo zapomnieliśmy baterii od aparatu, więc zrobiłem je tylko telefonem. Ale żeby tam się dostać, w to miejsce, gdzie zdjęcie było zrobione, musieliśmy wjechać na parking, który był zamknięty taką biało-czerwoną taśmą. I do zdjęcia oczywiście zdjęliśmy maski. Ja zdjąłem maskę. A było to w środku COVID-a, gdzie w Dubaju ludzie mieli obsesję na punkcie tych masek. No i zaczynamy robić tą sesję zdjęciową, nazwijmy to telefonem, bo tak już wyszło. I przyjechała policja. Akurat przyjeżdżała policja od razu, mieliśmy po prostu mega pecha i widzieli, że zerwaliśmy tą taśmę, widzieli, że robimy sobie i ja, i mój brat bez masek te zdjęcia i generalnie łamiemy nie jedno prawo naraz, jeszcze stoiliśmy w poprzek tego parkingu i w ogóle, no i nie zrobili nic, przejechali, spojrzeli na nas, kiwnęli ręką, pokazali, weźcie maskę do góry, nawet się nie zatrzymali, sobie pojechali. Bo zobaczyli biali, pewnie bogaci, bo Lambo to pewnie ich, bo takie rzeczy są częste w Dubaju, że ktoś ma własne Lambo, więc
Nie ma tak jak u nas, że pewnie z wypożyczalni. Nie, bo równie dobrze mogło to być moje Lambo. I gwarantuję wam, że policja nie jest taka miła dla Pakistańczyka. W życiu. W życiu. I widziałem nieraz. Widziałem tyle na przykład kontroli jakichś na drogach, gdzie zawsze brali tych biednych robotników i im stawiali mandaty za co popadnie, a ludzie, którzy mają kasę i którzy są biali, zawsze są traktowani ulgowo, albo puszczani wolno, albo nawet nie sprawdzani. Jak jedzie dobre auto, w środku jakiś Brytyjczyk łysy, nie wiem czemu często są łysi ci bogaci Brytyjczycy, to policja go po prostu, niech jedzie. Nie? Jakby widać to na każdym kroku. I właśnie służby mundurowe, i zatrudnienie, i w restauracji, i wszędzie tak naprawdę inaczej do ciebie podchodzą i to bardzo, ale to bardzo inaczej. Mało tego, pensje są przyznawane też w zależności od twojego pochodzenia. Jest to, w ogóle się z tym tak naprawdę nikt nie kryje w Dubaju. Jako ktoś z Bangladeszu zarobisz bardzo mało, a ktoś ze Stanów zarobisz bardzo dużo i koniec. Na tym samym stanowisku, robiąc dokładnie to samo. I to nie jest różnica typu, tu zarobisz 10 tysięcy złotych, a tutaj 11. Nie, to są różnice ogromne. I zaraz wam pokażę na przykładzie jednego z zawodów. Nie powiem wam, jaki to jest zawód i jaka to jest firma, bo też nie o to chodzi. Ale jest to pozycja seniorska, czyli nie taka najniższa, to jest już pozycja troszkę wyższa w firmie. I tak, na tej samej pozycji w dubajskiej firmie osoba z Bangladeszu zarobi 1633 dolary, osoba z Afryki 2178 dolarów, osoba z Pakistanu 4000 dolarów z kawałkiem, później osoba z Indii 5,5 tysiąca niecałe dolarów, później osoba z RPA, ale tylko biała, uważajcie, bo to jest bardzo ważne w Dubaju, zarobi 7600 dolarów, czyli już dużo więcej. Później mamy Australijczycy niecałe 10 tysięcy, Amerykanie ponad 10 tysięcy dolarów, Brytyjczycy jeszcze troszeczkę więcej niż Amerykanie, no i na końcu Emiratczyk, czyli local citizen, 12 251. Zdecydowanie najwięcej ze wszystkich. I to, zobaczcie, jaka to jest ogromna różnica w ogóle. Między 1600 a 12 tysięcy. To nie jest, że trochę więcej, trochę swoim dają, trochę więcej białym, bo można to może zrzucić na to, że lepsze wykształcenie mieli, nie wiem, cokolwiek. Nie, to są astronomiczne różnice. Astronomiczne. Ten człowiek z Bangladeszu, nawet jak się doczłapie na to wyższe stanowisko, i tak będzie gówno zarabiał, za przeproszeniem. Bo jest według nich niewarty. Nigdy nie będzie bogaty, bo jest tylko zwykłym biedakiem z biednego kraju. I on nie zasługuje na lepszą pensję. Chociaż może być świetny w tym, co robi. Sorry, ale taki to jest kraj. Niestety tak to działa i nawet szukałem tego. Bo jak przyjechałem do Dubaju, był jeden z takich magazynów dubajskich, i tam był artykuł, na taki główny, najważniejszy w tym wydaniu artykuł. Na pierwszej stronie było napisane, że pensje w Dubaju, sprawdź, ile możesz zarabiać. Kupiłem go, bo byłem ciekawy, ile zarabiają ludzie w innych pracach niż moja. Jak go otworzyłem na tym artykule, okazało się, że była tam tabelka z zarobkami. Na przykład menadżer w IT, prezes firmy, CEO, ktoś tam, pracownik działu HR. I do tych zawodów były przyporządkowane stawki z podziałem na pochodzenie. Pracownik działu IT z Europy, tyle i tyle. Pracownik z Azji, tyle i tyle. Nawet się nie kryli z tym, że to jest kompletnie inna pensja, bo po prostu urodziłeś się w nie tym kraju, co trzeba. Może być lepszy niż ten Europejczyk, jako Azjata, jako jakiś, powiedzmy, Hindus, ale stajesz mniej. Bo ci się nie należy, bo ty jesteś tylko Hindusem. Także takie jest podejście w Emiratach i widać, tak jak mówię, wszędzie, i w pensjach, i w zachowaniu, i w tym, jak taksówkarz do ciebie podchodzi. Mnie jako mężczyzny białego taksówkarz się boi oszukać, a jak wsiądzie moja była na przykład, która jest Azjatką, kobietą, to jest oszukiwana na każdym kroku. I nawet jak mówi temu kierowcy, ale tutaj miał pan skręcić w prawo, to on mówi, nie, miałem prosto pojechać. I jedzie naokoło i ją oszukuje. I ona później musi się kłócić i tak dalej, dzwonić do firmy i w ogóle. Więc jest to bardzo widoczne i na pewno ktoś w komentarzach mi napisze, że tak nie jest, bo będą to Polacy mieszkający w ZEA, a oni są biali, więc w ogóle tego nie widzą, bo im się coś takiego nigdy nie dzieje. Trzeba mieć oczy otwarte, trzeba mieć znajomych z różnych miejsc na świecie, albo najlepiej, tak jak ja miałem dziewczynę, i dopiero wtedy otwierałem się człowiekowi oczy, że dla nas jest wszystko super, nas świetnie wszyscy traktują, dla nas policja jest bardzo miła, bo jesteśmy biali, żyjemy w swojej bańce białego człowieka w kraju arabskim. A gdybyśmy na jeden dzień postawili się w miejscu takiego Hindusa na przykład,
zobaczylibyśmy kompletnie inny Dubaj. I nagle nie byłoby tak kolorowo. Tylko skąd mamy to wiedzieć? Nawet mieszkając długie lata w Dubaju jako biały człowiek. Jak jesteśmy z Europy, znajomi są z Europy, pracujemy na jakimś wyższym stanowisku, więc mamy pełno kasy, podjeżdżamy super autem gdzieś i traktują nas wszyscy świetnie. Ale rozejrzyjcie się, jak będziecie w Dubaju, albo jeżeli tam mieszkacie. Zobaczcie, otwórzcie oczy na to, jak są traktowani ludzie z innych krajów. Bo bardzo łatwo to przeoczyć. Bardzo łatwo popatrzeć tylko na siebie. Mi jest dobrze, wszystko jest przecież okej. Mnie traktują ludzie super. A co z innymi? Co z innymi ludźmi, którzy są dyskryminowani codziennie, cały czas? Są traktowani jako po prostu gorszy sort ludzi. I do tego stopnia, że oni nawet w pewnym momencie sami zaczynają w to wierzyć. Bo nieraz miałem tak, że chciałem pogadać z takim Hindusem sprzątaczem. On się nawet boi do mnie odezwać. On się czuje niegodny, on spuszcza głowę, jak do niego podchodzę. Bo już się czuje ode mnie gorszy. A ja chciałem po prostu tak po ludzku. Nie wiem, mieszkam w jakimś budynku, tam jest ktoś na recepcji, ktoś sprząta i tak dalej. Chciałem po prostu powiedzieć mu cześć, dzień dobry, pogadać, co tam słychać i tak dalej. Tak normalnie, tak jakbyśmy to zrobili z kimś w Polsce, nie wiem. Chodzimy do tej samej żabki cały czas i znamy ekspedientkę i mówimy, o co tam u pani słychać, jak tam święta, nie wiem, cokolwiek. Ale nie dało się, bo oni już są, sami wpasowali się w tą hierarchię rasistowską i oni uznają, że są niegodni w ogóle rozmowy ze mną, nie? Ten temat w ogóle przypomina mi o kolejnym problemie, jakim jest współczesne niewolnictwo. Więc następny prawdopodobnie film będzie o współczesnym niewolnictwie w Dubaju. A na dzisiaj to wszystko. Napiszcie mi w komentarzach, co o tym myślicie i czy jeżeli byliście w Dubaju, to widzieliście to, jak są traktowani ci gorsi pracownicy, w cudzysłowie gorsi, ci takiego niższego jakby szczebla. I napiszcie mi koniecznie w komentarzach, bo jestem ciekawy, czy nawet jako turysta widać to, czy może na wakacjach to wszystko jest super i się nie zauważa i się wyjeżdża. Ja się z wami na dzisiaj żegnam i widzimy się oczywiście w następnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!